Witam ponownie wszystkich w kolejnym wideo. Dzisiaj pokażemy Wam, mówiąc garażowym żargonem, jak usunąć crash datę z modułu SRS Forda Fiesty. Czyli mówiąc po polsku, pokażemy procedurę usuwania zdarzenia o wypadku z modułu poduszki powietrznej. Na przykładzie modułu z Forda Fiesty za pomocą rewelacyjnych narzędzi firmy Astra. Airbag Service Tool i Smart OBD CAN Tool. Zanim zaczniemy, powiem w telegraficznym skrócie kilka słów na temat samych narzędzi. W tym przypadku będę używał Airbag Service Tool, w skrócie możemy mówić AST, i jest to oprogramowanie z kluczem sprzętowym zwanym USB Dongle. Tak, to właśnie ten zielony pendrive o podobny klucz USB z elektroniką w środku. Dzięki temu oprogramowaniu możesz wyczyścić crash daty z około 6000 różnych poduszek powietrznych i ta liczba wciąż rośnie. Ale potrzebujemy również fizycznego łącznika pomiędzy oprogramowaniem a modułem i tu przychodzi nam z pomocą Smart OBD CAN Tool, potocznie Smart OBD. Jest to urządzenie, które właśnie widzicie, zakończone wtykiem OBD2 wraz z zasilaczem i kabelkami do połączeń na stole. Przy pracy z modułami poduszek powietrznych czasami będziecie potrzebować też innych urządzeń firmy Astel, ale o tym kiedy indziej. Ok, narzędzia mamy gotowe, to przyjrzyjmy się zatem pacjentowi, nad którym dzisiaj będziemy pracować. To, co teraz powiem, dla większości jest oczywiste, ale należy tu wspomnieć, że usunięcie tak zwanej crash daty z modułu SRS robimy na samym końcu, zaraz po wymianie wszelkich sensorów, poduszek, naprawie pasów, napinaczy itd. Czyli wszystko to, co zostało uszkodzone podczas wypadku, musi być wymienione, a dopiero na końcu usuwamy informację o zdarzeniu z modułu poduszki powietrznej. A całą operację oczywiście wykonamy na stole. No to zaczynamy. Najpierw musimy pobrać sterowniki oraz oprogramowanie. Ja pobiorę z jednego z naszych serwerów, ale można też od producenta. Idziemy zatem na stronę, której adres widnieje na ekranie, klikamy Open File Server i logujemy się danymi podanymi powyżej. Teraz pobieramy sterowniki i oprogramowanie. Można również pobrać wszystko ze strony producenta. Kiedy sterowniki i oprogramowanie mamy już u siebie na dysku, zaczynamy instalację. Oprogramowanie nie wymaga instalacji, wystarczy umieścić je w dowolnym katalogu i uruchamiając je z niego. Można również utworzyć skrót na pulpicie. No i nie zapomnij też o dongle, czyli kluczu sprzętowym, który należy umieścić w porcie USB komputera, z którego korzystamy. Ok. Kiedy wszystko jest już gotowe, uruchamiamy software i szukamy naszego modułu. Jak widzicie, jest tutaj. Klikamy poniżej na zdjęcie, ponieważ szukamy informacji, jak podłączyć moduł, aby odczytać z niego dane. Kiedy moduł jest już połączony ze Smart OBD Tool przy pomocy taśm przewodów, przechodzimy do oprogramowania i klikamy Do It, czyli zrób to. Teraz program łączy się z serwerem w celu sprawdzenia, czy nowe aktualizacje są dostępne. Dlatego też ważne jest, aby nasz komputer był podłączony do internetu. Poza tym trwa sprawdzanie zabezpieczeń i finalnie otwiera się nam kolejne okno, jak widzicie. A tu klikamy Connect and Read DTC. No i w tym momencie program łączy się z modułem i odczytuje Diagnostic Trouble Codes, czyli diagnostyczne kody usterek. Cały proces w naszym przypadku trwa około 1 minuty. Jak widzicie, zostały odczytane błędy. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że robimy całą operację na stole i moduł nie ma kontaktu z czujnikami i innymi elementami elektroniki samochodowej. Widzimy tutaj m.in. błędy takie jak awaria obwodu silniczka podnośnika szyby pasażera, utracona komunikacja z ECM, czyli modułem sterującym silnikiem, oraz PCM, czyli modułem sterującym układem napędowym, ponadto utracona komunikacja z BCM i wiele innych. Oczywiście jest to normalne i nic z tym nie zrobimy, zostawiamy tak jak jest. Przechodzimy zatem do odczytu pamięci EEPROM. Klikamy zatem Read EEPROM. Cały proces odczytu pamięci EEPROM trwa ponad 3 minuty, więc przyspieszmy trochę wideo. Jak widzicie, zostaliśmy poproszeni, aby odłączyć zasilanie od modułu. Teraz klikamy OK. Czekamy 30 sekund i podłączamy zasilanie ponownie. Dobrym zwyczajem jest też zapisanie zawartości odczytanej pamięci EEPROM do pliku BIN. Po prostu w razie czego, gdyby poszło coś nie tak.
Klikamy zatem Save i zapisujemy w dogodnym dla siebie miejscu. Teraz czyścimy pamięć z crash data, czyli po naszemu wymazujemy z pamięci EEPROM zdarzenie o wypadku, klikając Clear Crash by Dump. Początkujący zapytałby, dlaczego dump? Dump to nic innego jak zrzut pamięci, a my właśnie odczytaliśmy zawartość pamięci EEPROM, więc mamy ten zrzut i wymazujemy z niego zapis, który powstał na wskutek wypadku. Jak widzicie, trwa to błyskawicznie i o udanej operacji świadczy ten oto komunikat Clearing Crash from Dump File OK. I tak jak wspomniałem poprzednio, dobrym zwyczajem jest zapisywanie zawartości pamięci EEPROM sprzed i po operacji, tak na wszelki wypadek. Klikamy Write EEPROM. Pamięć EEPROM zostaje wtedy wymazana i zastąpiona zawartością z wyczyszczonym zdarzeniem wypadku. W naszym przypadku trwa to około 2 minutek i zostaje zwieńczone komunikatem Write EEPROM OK. Jeśli coś pójdzie nie tak, utracimy połączenie, wyłączą prąd, bateria padnie i tak dalej, to zawsze mamy naszą kopię zapasową i możemy powtórzyć całą operację od nowa. A jeśli moduł okaże się uszkodzony, to również zawartość EEPROM można wczytać do kompletnie nowego modułu, ale pamiętajcie, że musi on być bliźniaczy, z identycznymi oznaczeniami. OK, jak widzicie, po wczytaniu musimy ponownie zdjąć zasilanie z modułu, co też robimy. Teraz klikamy OK. Czekamy 30 sekund i podłączamy zasilanie ponownie. Teraz pozostaje wyczyścić błędy za pomocą Clear Errors. O pomyślności tej operacji zostaliśmy właśnie poinformowani przez komunikat Clear Errors OK. No i świetnie, i w tym miejscu kończy się czynność usuwania crash daty z modułu poduszki powietrznej. Teraz, aby zweryfikować nasz wysiłek, musimy włożyć moduł do auta i sprawdzić, czy na desce rozdzielczej świeci się kontrolka poduszki powietrznej. Jeśli nie, to znaczy, że wszystko w porządku, a cała operacja usuwania zdarzenia o wypadku przebiegła pomyślnie. A jako ciekawostkę dodam, że możecie już na stole sprawdzić, czy program dokonał zmian w pamięci EEPROM, porównując za pomocą ulubionego hex edytora pliki zapisane wcześniej jako kopie zapasowe sprzed i po całej operacji. I jak widzicie, są zmiany. No i to już wszystko. Musicie jednak pamiętać, że Airbag Service Tool, czyli AST, to jedno z lepszych rozwiązań na rynku do naprawy modułów poduszek powietrznych docenianych na całym świecie, a przede wszystkim jest naszej rodzimej produkcji. AST wymaga rocznej subskrypcji, dzięki czemu projekt jest ciągle rozwijany, a liczba obsługiwanych modułów poduszek powietrznych rośnie naprawdę w szybkim tempie. Ja już się z Wami żegnam, wciśnijcie na koniec kciuk w górę lub w dół i zostawcie komentarz, abyśmy wiedzieli, czy Wam się to wideo podobało lub nie. A kontakt z nami, jak i linki do naszych sklepów znajdziecie w opisie pod filmem. To do następnego, cześć!